gruba premiera, słuchajcie. Prawdopodobnie najpopularniejsze interfejsy, czyli Focusrite Scarlett, mają teraz lepsze parametry niż uznawany za high-endowy RME Babyface Pro. Przede wszystkim nowa seria Scarlett ma przetworniki z serii RedNet, służącej do profesjonalnych instalacji studyjnych, koncertowych i radiowych. Ciekawostka? Pudełko zawiera informację Welcome to Studio Sound i nie ma w tym przesady. Do testów otrzymałem dwa modele. Scarlett Solo, czyli najmniejszy przedstawiciel serii, wyposażony jest w jedno wejście liniowe lub instrumentalne, podłączymy syntezator lub gitarę, i z tyłu drugie wejście mikrofonowe. Dwa wyjścia, a więc stereofoniczne wyjście na złączach TRS oraz wyjście słuchawkowe z odrębną regulacją głośności. Regulacja głośności na głównych wyjściach, ale także funkcja Direct do podsłuchu tego, co na wejściach bezpośrednio. Drugi natomiast interfejs wyposażony jest w dwa wejścia, z których każdy może działać jako liniowe, instrumentalne bądź mikrofonowe, więc mamy po prostu dwa fizyczne preampy. Tutaj jedno stereofoniczne wyjście, no i oczywiście wyjście słuchawkowe z odrębną regulacją głośności i trochę więcej dodatkowych funkcji. Uwagę zwraca wykonanie, od razu muszę o tym powiedzieć, bo to jest w zasadzie high-end, to jest klasa top, metalowa obudowa, bardzo precyzyjnie wykonane, w tym wypadku enkodery, potencjometry, nie wiem czy to widać, maszynowe wykonanie, one stawiają bardzo przyjemny, konkretny opór, chodzą bardzo płynnie i całkowicie cicho. To jest moim zdaniem najwyższa jakość wykonania, z którą raczej spotykamy się w interfejsach kilkukrotnie droższych. Już od najmniejszego modelu, słuchajcie, przetworniki RedNet 120 dB dynamiki na wyjściach. Tutaj 115 dB na wyjściu słuchawkowym, tutaj 116. Jedyna istotna różnica dotyczy wejść mikrofonowych. Tutaj mamy 57 dB wzmocnienia, co powinno być wystarczające do tego, żeby przyzwoicie wysterować nawet tak wymagający mikrofon i zarazem bardzo popularny jak Shure 7 SMB. Natomiast tutaj mamy aż 69 dB wzmocnienia, czyli powinien być spory zapas. Interfejs zgłasza się jako zewnętrzny nośnik z linkami do pobrania oprogramowania. Wystarczy następnie je po prostu zainstalować. Pierwszą rzeczą, słuchajcie, którą oczywiście zrobiłem, to chciałem posłuchać, jak ten interfejs gra, jak on brzmi. No i wrażenia są dość piorunujące. Aż trudno uwierzyć, że taki mały interfejs tego nowego standardu brzmi tak dobrze. Brzmienie jest bardzo dynamiczne, bardzo takie czyste, klarowne, ciepłe dosyć w dole, powiedziałbym, że tak ciepłe w sposób taki tranzystorowy, chociaż tu mamy pasmo całkowicie wyrównane, więc to są naprawdę takie super niuanse. Jest też dosyć jasne, takie otwarte w górze. Wydaje mi się, że brzmi nawet troszkę atrakcyjniej niż takie bardzo uporządkowane, precyzyjne brzmienie RME. Tutaj mamy i tą precyzję, ale taką odrobinę też miękkości. Bardzo mi się podoba, jak brzmią te przetworniki. Ja zresztą jestem wielkim fanem przetworników serii Claret Plus i niewiele brakowało, a RME zmieniłbym na Claret Plus, ale ostatecznie zdecydowałem się na Antelope Audio ze względu na jeszcze lepsze przetworniki i inne rzeczy. Natomiast patrząc na ten interfejs, to jest naprawdę super wysoka klasa, jeżeli chodzi o ten odsłuch. Słuchałem i nagrań jazzowych, i klubowych. To wszystko fajnie płynie, ma odpowiedni taki punch. Naprawdę świetnie się tego słucha. To jest po prostu już naprawdę bardzo wysokiej klasy przetwornik. Producent bardzo chwali też wzmacniacze słuchawkowe, dlatego sprawdzę Focusrite Solo z high-endowymi słuchawkami Sennheiser HD800S. 300-ohmowymi. Przetestowałem właśnie wzmacniacze słuchawkowe i nie rozczarowują, słuchajcie. Grają bardzo czysto, bardzo głośno, do samego końca zakresu. Dźwięk jest bardzo muzyczny, plastyczny, więc naprawdę fajnie się słucha muzyki i to jest też dostateczna szczegółowość i jakość do profesjonalnej pracy. Śmiało możecie kupować 250-ohmowe Beyer Dynamiki DT770. Bez problemu ten interfejs je napędzi, jak i większe w tej serii. Bez problemu napędza 300-ohmowe słuchawki Sennheisera, które właśnie mam w tej chwili na uszach, na głowie. Z jeszcze pewnym zapasem, bo nie byłem w stanie słuchać przy pełnym wysterowaniu głośno zrealizowanej muzyki elektronicznej. Także
bardzo dobre wzmacniacze słuchawkowe. To cieszy, bo to jest element, na którym większość producentów, zwłaszcza niedrogich entry-levelowych interfejsów, bardzo oszczędza. Tu mamy naprawdę dobrej klasy wzmacniacz słuchawkowy, więc myślę, że jeżeli macie słuchawki właśnie Beyer Dynamica 700, 700X, macie może Slate'a na przykład, czy jakieś słuchawki AKG serii 700, to będziecie w pełni zadowoleni z tych wzmacniaczy słuchawkowych i chyba nie ma sensu inwestować w cokolwiek lepszego. No chyba, że macie słuchawki faktycznie high-end, tak jak ja, bądź na przykład serię DT700, 1770 i 1990 Beyer Dynamica, to być może wtedy sugerowałbym przejście czy rozważenie serii Claret, która ma jeszcze wyższej klasy wzmacniacze słuchawkowe i jeszcze chyba głośniejsze, najgłośniejsze, z jakimi się spotkałem. Także tutaj wypada to naprawdę świetnie. Przede mną sesja maszyny, całkiem wymagająca, interfejs podłączony już do laptopa. Zwróćcie uwagę, bardzo dużo efektów uruchomionych tutaj, właściwie na każdej ścieżce, na każdej grupie, bardzo wymagająca sesja, około 40% obciążenia takiego średniego, w praktyce jednak jest ono wyższe. No i udało mi się ustawić tutaj najmniejszy bufor, przy którym wszystko pracowało płynnie, na poziomie około 64 i przy tej wielkości bufora mamy do czynienia z latencją rzędu 8 milisekund round trip, a więc na wyjściu mamy około 4 milisekund. Bardzo dobry wynik, interfejs działa bardzo stabilnie, w zasadzie tak samo stabilnie jak inne interfejsy. No i chociaż w przypadku na przykład RME musielibyśmy, czy Antelope Audio, te wartości latencji będą dwukrotnie niższe dla tej samej wielkości bufora, to w praktyce musielibyśmy ustawić dwukrotnie większy bufor. A więc jedyna korzyść to być może jakaś drobna oszczędność, czy drobna zwyżka tutaj w wykorzystaniu procesora, być może o kilka procent. W podstawowym zakresie działa to super, super stabilnie. Wąskim kartem oczywiście zawsze są komputery, ich procesory. Akurat tutaj mam do czynienia z systemem, w którym wszystko jest przetwarzane w 100% na żywo. Pamiętajcie o tym, żeby podłączać zasilacz, ustawiać plan zasilania na maksymalną wydajność, no i oczywiście korzystać z możliwie najsilniejszych komputerów. Czas na test preampów mikrofonowych. Do większego modelu, czyli 2i2, który ma więcej funkcji, podłączyłem mikrofon Audio-Technica AT4040. Silną stroną interfejsów marki Focusrite zawsze był specjalny tryb Air, który pozwala uzyskać takie troszkę rozjaśnione, bardziej szczegółowe brzmienie, które przypominało trochę to uzyskiwane za pomocą analogowych preampów z wielkoformatowych konsolet. No i w tym wypadku mamy do czynienia z trybem R w dwóch odsłonach. W tej chwili tryb R jest wyłączony, w tej chwili go włączę, a zatem tak brzmi mój głos delikatnie właśnie rozjaśniony w trybie R. Jest jeszcze drugi tryb, taki troszkę na sterydach bym powiedział. Ten tryb nazywa się Drive and Presence i rzeczywiście mój głos jest teraz bardzo wyraźnie rozjaśniony. Wydaje mi się, że to jest fajna opcja, w szczególności do zastosowania z dość ciemnymi mikrofonami dynamicznymi. W przypadku tego konkretnego mikrofonu wydaje mi się, że tryb ten podstawowy R będzie brzmiał zdecydowanie lepiej. Tak jak słyszycie, mój głos brzmi naprawdę fajnie, dosyć ciepło, dosyć głęboko. Jestem zadowolony z tego brzmienia. To są naprawdę dobre preampy. Można śmiało korzystać z nich do profesjonalnych nagrań lektorskich. Można je wykorzystać do rejestracji rapu na dość już wysokim poziomie. No i oczywiście do rejestracji nagrań wokalnych też jak najbardziej te preampy się sprawdzą. Co do dodatkowych funkcji, trąciłem teraz oczywiście kabel, mamy tutaj funkcję, która nazywa się Save i w momencie, w którym doszłoby, czy miałoby dojść do przesterowania, wzmocnienie zostanie zmniejszone. Zobaczcie. Teraz program automatycznie zmniejszył właśnie wysterowanie tego mikrofonu, a zatem muszę je przywrócić. Bardzo się przydaje, bo czasem może się zdarzyć, że po prostu zniszczymy sobie całe nagranie, całą ścieżkę rapu, całą ścieżkę lektorską, jeśli źle ustawimy ten poziom. Jest też funkcja automatycznego ustawiania. Teraz musimy po prostu mówić przez chwilę do mikrofonu. Program będzie sam analizował to,
jaki jest sygnał, jakie są jego fluktuacje i za chwilkę, no właśnie, i za chwilkę uzyskamy wzmocnienie sugerowane przez program, zapewne z pewnym dość dużym zapasem, tak jak widzicie w tej chwili. Także teraz mój głos brzmi nieco ciszej, ale za to na pewno nie przesteruje dźwięku, no i też ten odstęp szum, myślę, będzie dosyć optymalny w tej chwili. I tak porównując Scarlett Solo ze Scarlett 2i, zauważycie, że na przednim panelu Scarlett 2i2 jest nieco więcej przycisków, a więc w szczególności właśnie mamy dostęp do funkcji Save i Auto. Jest także przycisk Select, a to dlatego, że możemy załączać zasilanie Phantom niezależnie na pierwszym i drugim wejściu. No i tu mamy enkodery w związku właśnie z obsługą funkcji AutoGain, a w przypadku Scarlett Solo potencjometry zwykłe, czyli z początkiem i końcem zakresu. Ponadto mamy tutaj funkcję Direct do odsłuchu na wyjściu tego, co wchodzi na wejście interfejsu bez udziału programu. Tutaj ta funkcja ma dodatkowo załącznik właśnie stereo, a więc jeżeli podłączylibyśmy na przykład syntezator stereo do pierwszych dwóch wejść, to wówczas warto przyłączyć ten odsłuch w tryb stereofoniczny, tak aby sygnał nie trafiał jednocześnie na lewy i prawy kanał z każdego wyjścia. Bardzo istotna informacja. Otóż już od najmniejszego modelu interfejsy mają być wyposażone w funkcję loopback. Na tą chwilę loopback jako wejście trzecie i czwarte zgłasza się już w sterownikach Azio, ale jeszcze nie można przypisać tym wejściom sygnału Focusrite Control 2. To ma być wkrótce możliwe, co oznaczałoby, że pewnie będzie można bez problemu właśnie korzystać z tej funkcji loopback, na przykład w programach streamingowych, takich jak OBS. Z którego sam zresztą korzystam, nagrywając właśnie ten materiał. Ale to, co rozłożyło mnie na łopatki, słuchajcie, to ilość oprogramowania, jakie jest dodawane. Ableton Live Lite, Pro Tools. Mamy całą masę wysokiej klasy efektów i to bardzo znanych marek. Sporo też dodatkowych instrumentów. Również jest bardzo ciekawie. Oprócz tego biblioteki, 3-miesięczna subskrypcja Splice, ponad 3 GB sampli od Loopmasters, kolekcja takich sampli bardziej może rockowych od Focusrite'a, ale też ponoć ma się pojawić 30 zestawów takich jubileuszowych w związku z 30-leciem firmy Novation. Także jest tego bardzo dużo, co więcej, na tym nie koniec. Jest jeszcze cała masa dodatkowych rzeczy. Podsumowując, bardzo fajnie jest testować produkty, które wykonują tak duży skok jakościowy, jak w przypadku tego interfejsu. Ponad to chyba 12 dB więcej, a więc mamy przetworniki z serii RedNet i w zasadzie to jest jakość równoważna z tym, co jeszcze niedawno oferowała seria Claret, zanim pojawiły się Clarety Plusa, która uchodziła z kolei za high-endową. A więc mamy malutkie interfejsy z wyśrubowanymi parametrami. To, czy wybrać ten najmniejszy, czy największy, no o tym będzie decydowało pewnie to, czy chcecie mieć funkcję auto, save i czy potrzebujecie dwóch preampów w szczególności i trochę większego jeszcze zakresu wzmocnienia. Ale ten maluch naprawdę poradzi sobie z większością zadań, więc ze względu na ogromną ilość oprogramowania, jaka jest dołączana do tego interfejsu, mogę go śmiało polecić. Nie znam ceny przed premierą, więc trudno mi powiedzieć, ale no biorąc pod uwagę to, że mamy tu bardzo mocne wzmacniacze słuchawkowe, przetworniki, klasy takie jak RME, czy na przykład Audient Evo. To jest ta sama mniej więcej półka, znakomicie brzmiący interfejs, więc oczywiście porównajcie, sprawdźcie. Nie jest to jeszcze taka klasa jak Claret Plus, Focusrite'a, czy też na przykład Audient Seria ID, nie mówiąc już o Universal Audio, czy Antelope Audio, ale to jest już bardzo, bardzo wysoko, więc śmiało rekomenduję Wam te interfejsy. Działają stabilnie, bardzo przyjemnie się obsługuje i są super wykonane.